Hello kochani, z tej strony Monia. Witajcie ponownie na kanale Kocham Zabawki. A dzisiaj mam dla Was słodziutkie dwa domki, a dokładnie są to Cry Babies, czyli laleczka z niespodzianką. Mamy tutaj kochani aż do zebrania 24. Wow! Zbiera 6 akcesoriów. I niektóre zawierają aż dodatkowe złote akcesoria. To kochani, pora rozpakować nasz nowy domek. Ja chyba sobie rozpakuję ten oto pierwszy pomarańczowy. Jestem ciekawa, jaka laleczka nam się tutaj, kochani, trafi. Uwaga, pora rozpakować naszą pierwszą niespodziankę. Zobaczcie, rozpakowałam już pierwszą część naszego domku i powiem Wam szczerze, że przypomina mi to taki mały domek Smurfów, czy takiego małego muchomorka, a być może nawet, kochani, butelkę do takich małych dzidziusiów. Uwaga, otwieramy i sprawdzamy, co skrywa się w środku. Wow, spójrzcie, mamy pierwsze niespodzianki. Uwaga, uwaga, spójrzcie po prawej stronie, mamy naszą lalę. A czy Wy już poznajecie, ktoż to taki? Mamy Bobaska, a jest to Biedronka. Spójrzcie, jaki jest zdziwiony, jaką ma buźkę otwartą. Ga, 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 gu, gu, gu. Hi, hi, hi. Oczywiście, kochani, nasz Bobasek, zobaczcie, ma na samej główce czułka. Oraz różowy kombinezon w czarne kropki. W drugiej stronie, kochani, naszego pudełeczko mamy różne, ale to przeróżne niespodzianki. Plus dodatkowo trafiła nam się, kochani, taka duża niespodzianka oraz ulotka, którą sobie za chwileczkę razem otworzymy. Popatrzcie, kochani, tak wygląda nasza ulotka i mamy tutaj różne, ale te przeróżne bobaski, które możemy, kochani, zdobyć we własnej kolekcji, a mój bobasek skrywa się tutaj na dole. A nie, to nie jest mój bobasek, kochani, mój bobasek jest, czy Wy go widzicie, tutaj jest to Lady, wow! To na samym początku, kochani, rozpakujemy sobie naszą pierwszą saszetkę. To uwaga, sobie wezmę moje nożyczki, już przyciachamy i sprawdzamy, co jest w środku. Uwaga, uwaga, widzę już coś różowego, mam nadzieję, że Wy również. Wyciągam, wyciągam i wow, spójrzmy, jest to różowa torebka. Kochani, teraz pora na nasze pierwsze okienko. Jestem ciekawa, co będzie się skrywało w środku. Uwaga, uwaga, otwieramy, sprawdzamy i wow, pierwsza niespodzianka. Spójrzcie, a w środku trafiła mi się, jak sądzicie, trafiło mi się różowe lusterko. Otwieramy, kochani, dalej. Tutaj sobie klikniemy. Jestem ciekawa, co tutaj nam się trafi ciekawego. Uwaga, uwaga, wyciągamy i mamy smoczek. Kochani, zobaczcie, w naszym zestawie trafił nam się smoczek. Więc wkładamy do buźki naszemu bobaskowi i nasz bobasek jest już zadowolony. To, kochani, pora na nasze kolejne okienko. Tym razem wybiorę sobie, o, to tutaj z boczku, więc uwaga, uwaga, otwieramy, wyciągamy i co się skrywa w środeczku? Już Wam pokazuję! W środeczku trafiła nam się taka malutka torebeczka z kokardką. Uwaga, kochani, otwieramy dalej. Tym razem chyba tutaj sobie zajrzymy. Uwaga, uwaga, klikam, klikam i wyciągam. I jest w środku niebieska kropelka, kochani, która jest bardzo smutna. To, kochani, otwieramy dalej. A tym razem rozpakujemy
pakujemy sobie tutaj na samym dole coś ciekawego, takiego fajowskiego. Uwaga, uwaga. Wyciągamy i... wow, to coś ogromnego. Jejka, to chyba buteleczka. Tak, kochani, właśnie tak, nie myliłam się. Jest to, kochani, buteleczka, troszeczkę taka fajna, gumowa, można ją zgniatać i wygląda jak domek, kochani, w którym skrywały się nasze niespodzianki. No i kochani, zobaczcie, już większość naszych skrytek otworzyłam, a teraz pora na naszą ostatnią skrytkę. To uwaga, sprawdzamy, co się skrywa w środeczku, otwieramy drzwiczki i mamy tutaj... kartkę różową dla naszego słodkiego Bobasa. Zobaczcie, kochani, nasz Bobasek sobie słodziutko siedzi, a ja teraz mu przyczepię jej różową kokardkę, ale teraz super się prezentuje. Ale kochani, to nie koniec zabawy, ponieważ tutaj w pomniczku mam wodę i nakarmimy zaraz naszą małą laleczkę i sprawdzimy, czy będzie rzeczywiście płakać. Aby, kochani, napełnić wodą naszą słodziutką laleczkę, musimy nadusić na jej malutki brzuszek. Dobra, to uwaga, uwaga, ja już jestem gotowa, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Okej, uwaga, uwaga, zanurzam i wciskam. Wow, super! Uwaga, jeszcze raz. O, chyba będzie bardzo dobrze. Okej, kochani, aby nasza lala zaczęła płakać, musimy naduszać na jej brzuszek. To uwaga, sprawdzamy! Ojejka, zobaczcie, płacze nasza lala! Ojejku! Kochani, na sam koniec chciałam Wam jeszcze pokazać pozostałe laleczki, jakie oczywiście wcześniej zdobyłam. Ta różowa, słodziutka lala jest to Pinki, jest ona świnką, wow, ale jest słodziutka. Oczywiście kolejną moją laleczką jest również, kochani, Flippy, który jest oczywiście, kochani, papugą, ale to są słodkie bobasy. To, kochani, zakończyłam otwieranie naszego słodziutkiego domku, w którym oczywiście trafił mi się słodki bobasek. Pokazałam Wam, że nasze malutkie bobaski również płaczą, wystarczy je napełnić wodą, no i oczywiście nadusić na ich, kochani, brzuszek. Jak ktoś z Was posiada takie słodkie, kochani, laleczki, niech oczywiście da mi znać w komentarzu. Pamiętajcie, że każdy komentarz dostanie serduszko. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!